Okej, fast food odcinek drugi. Jedziemy do Five Guys. Five Guys zostało założone w 1986 roku przez Jerry'ego Murrella. Nazwa nawiązuje do pięciu synów założyciela, czyli Jima, Matta, Chada, Bena oraz Tylera. Cała piątka do tej pory pomaga prowadzić firmę. Dawaj. To już się kaloruje? Dobra, więc w Five Guysie, co jest najbliższe, to właśnie podane w takim kubku. Oh. I mocno właśnie pachnie tym olejem orzeszkowym. Orzeszkowe? One właśnie smażone na peanut oil. Kurwa, u mnie to w ogóle nie wiem, jak to pozbieram. Gwiazda wieczoru, druga po jarku. To jest właśnie ten cheeseburger. Cheese. Jest cheese, jest burger. Nice. No i pachnie zajebiście. Nie wygląda jakoś właśnie tak pięknie, ale wygląda tak fast foodowo, naturalnie, spoko. Spróbuj pierwszy kęs tej nowej kompozycji. O, wypadł. O, wypadł, ale tak ma być. Bella pika. Ekstra. Zdipuj w mayo. Zdipuj. Wspaniałe. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, to wystrój restauracji, który bardzo mocno kojarzył się z Ameryką. Dodatkowym atutem była także dobra selekcja muzyki lecącej w restauracji. Faktycznie pachną fajniutko. Ja trochę bardziej poszalałem niż Maty i stwierdziłem, że nie będę się pierdolił. Jak pierwszy raz tu jestem, to zamówię coś tak konkretnego. Chyba dali mi jedną rzecz za dużo. O kurde, nie wiem, co ci dali za darmo. Ja nie wiem, co ja tu dostałem, ale... Ale na to wygląda, na serio, no bo... I tutaj masz nawet sandwich. Dziękuję. Dali mi kurwa sałatę osobną. Co to jest? Ale ja coś zjebałem, no trudno. Bo szejka stwierdziłem, że pojebane coś wezmę, mianowicie szejka z bekonem. Czego nie widziałem jeszcze nigdy. Wygląda normalnie, ale nie wiem, boję się, to jest jakiś prosty. A mogę powąchać? Jak to? Pachnie jak zwykły shake. Pachnie jak zwykły shake, no. Totalnie nie szyk. Kurde, ja się aż boję, ja tego nie wziąłem, bo ja nie boję tego nie próbować. Pierwszy łyk shake'a z bekonem. Dobre to jest. Kurde. To stary. To nie jest tak, że to jest jakby, nie wiem, bekon kurwa przemielony z szejkiem, tylko masz szejka waniliowego, czy tam śmietankowego i jak masz taki bekon fajnie spieczony na patelni, po prostu na kawałki, takie chyba kawałki tam sypane. Pycha jest, kurwa. Nigdy mi się nie spodziewał, że szejk z bekonem go smakuje, ale no to ciekawe, jak się można zaskoczyć. Tutaj już Matt niech sobie wpierdala, a ja jeszcze wam pokażę samemu burgerka, jakiego ja mam. No pomijam fakt, że mam side lettuce, nie mam sałaty w środku, bo widocznie coś tak zjebałem zamówienie. Zamówiłem sobie bacon burgera, tylko... No jest na szczęście bacon. Jest bacon, jest mięsko, są pikle, onions też chciałem. Oni nie starałem się, żeby wyglądały tak pięknie jak w Macu te burgery, ale coś czuję, że będzie to smaczne. No nie wiem, zaraz spróbuję. A no i jeszcze oczywiście piciu sobie wziąłem. W tym momencie piję tam jakąś iced tea. Żeby ten materiał był chociaż troszkę bardziej interesujący, powiem wam kilka ciekawostek na temat tego fast fooda. Five Guys twierdzi, że jest ponad 250 tysięcy sposobów na zamówienie u nich burgera. Wynika to z ilości możliwych dodatków i kombinacji. Frytki są smażone na oleju orzechowym. Do roku 2014, gdy Five Guys zaczął wprowadzać szejki, w restauracjach prowadzono politykę braku jakichkolwiek zamrażarek. Niektórzy z was mogą kojarzyć emerytowanego gracza NBA, czyli Shaquilla O'Neala, który jest właścicielem aż 155 restauracji Five Guys. Five Guys kiedyś próbowało robić kawę, ale sami stwierdzili, że była ona chujowa. Możesz powiedzieć, Maty, jak oceniasz, tak? Jak teraz wpierdoliłeś? No, oceniam po wpierdoleniu. Moja ocena jest 10 na 10. Ostatnio po Wendy's miałem trochę inną ocenę, ale już chyba trochę zapomniałem, jak to smakuje.
super, no nie, bo w gębie po prostu i takie właśnie elementy, jak teraz zwróciliśmy uwagę, właśnie Janek zwrócił na początku, właśnie jak muzyka i to jest niby takie małe rzecz, ale jednak się zauważa i nie bez powodu, moim zdaniem, tam jest cały czas leci taka typowa amerykańska. Tak, taka muzyka. 2000 lata Ameryka, dokładnie, typowo. No. 10 na 10 Mati ocenia. 10. Ja oceniam, że mieć jeszcze pole do manewru, ocenię na 9. Pokaż napis, pokaż napis. Jest. Wyprawa do 5 chłopów. Wyprawa do 5 chłopów uznaję za udaną. Jeszcze kończę tutaj szejka z bekonem, który też pozytywnie bardzo mnie zaskoczył. Mati jeszcze pije moją kolę. No. No i jest fajnie.